Welcome to episode number 198, 198 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get listens in Camilla, polonaswitch.com, and my forwarder podcast can be found on roycolin.com. Dzień dobry, Camilla. Dzień dobry, Roy. Witam cię serdecznie. Witam również wszystkich naszych słuchaczy w ten zimowy, bardzo zimny poranek. Dzisiaj w Polsce jest 22 grudnia. I to znaczy, że dzisiaj jest pierwszy dzień kalendarzowej zimy. 22 grudnia, zgodnie z naszym kalendarzem, jest pierwszy dzień zimy, czyli dziś jest oficjalnie nowa pora roku, zima. Koniec jesieni. A mnie to było zimne miesiąc temu, bo było zimno. Ale to jest kalendarzowa, zawsze 22 grudnia. Jakie są symbole związane z zimą, Roy? Kiedy słyszysz słowo zima, to co myślisz? O czym myślisz? Jakie masz konotacje, asocjacje? O, widzę, że jesteś przygotowany. Kiedy słyszysz słowo zima, myślisz o Bożym Narodzeniu, tak? Boże Narodzenie, czyli Christmas. Co jeszcze? Śnieg. Słowo zima? Śnieg i mrość. Snow and frost. Tak, śnieg. Ice. Śnieg? Czasami. Narta. Może być. Aha, narty. Tak. I jest mówić. Pięknie, bo noc jest bardzo, I don't know, bright, Jack. Jasno jest, ciemno. Super, czyli mamy narty, możemy jeździć na nartach. Także mamy sanki, możemy jeździć na sankach. Szczególnie like dzieci bardzo lubią jeździć na sankach. Z górki, na dół. Bardzo fajnie, ale kiedy jest również dużo śniegu, możemy lepić bałwana. Bałwan to jest snowman i możemy lepić bałwana. Jedna duża kula. Powinny być trzy, ale ten nasz bałwan ma tutaj dwie kule. Dobrze, bałwan ma też nos z marchewki, ma czapkę, ma szalik, bardzo sympatyczny. I what's called po polsku węglazet for the buttons? Jak? Węgla? Is it for the buttons coal? Węgiel? Węgiel? Tak, czarny węgiel jest, tak, węgiel. Ale możemy również jeździć na łyżwach, czyli nie tylko narty, nie tylko sanki, ale również łyżwy. Mamy ice skating, specjalne miejsce, lodowisko i dzieci, dorośli jeżdżą na łyżwach, czyli mamy dużo różnych sportów zimowych. Można jeździć na nartach, na sankach, na łyżwach, można lepić bałwana, można... Morszkowanie? Śnieżkami. Co, snowballs, enmorszkiwanie, ice bats. Jest oczywiście Boże Narodzenie, jest biało, jest pięknie. Także chyba myślę, że większość ludzi lubi zimę. A ty, Roy, lubisz zimę? Lato, poproszę. Aha, wolisz lato, bo latem jest ciepło. Ale generalnie zima jest bardzo, bardzo piękna. A wy, kiedy słyszycie słowo zima, to o czym myślicie? My mamy tutaj Boże Narodzenie, śnieg, mróz, sanki, czapka, rękawiczki, jeszcze ciepła kurtka i ciepłe zimowe buty, bałwan, łyżwy i co jeszcze? Jeśli macie ochotę, napiszcie w komentarzach pod tym podcastem, jakie jeszcze macie myśli związane z zimą. Będziemy czekać na wasze komentarze. Dziękuję, Kamila. Dziękuję. So you can find all our lessons on learnpolishpodcast.com. If this was a bit too advanced, just go back to the start. You'll build up your vocabulary. You get lessons from Camilla, polonaswitch.com. We're also on BitChute and YouTube, and you'll find the links in the podcast description so you can actually look at the pictures as you're listening, which is actually another form of learning. So be sure to give us a thumbs up. 5-star rating really helps. Share with your friends. And dziękuję bardzo. I do widzenia. I życzymy dużo ciepła ten zimowy czas. Do zobaczenia.